Już za około tydzień ruszy budowa nowego schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Beethovena. Gmina Wałbrzych podpisała umowę z wykonawcą, który zobowiązał się wykonać inwestycję w 13 miesięcy. Choć bezdomne zwierzęta otoczone są w naszym schronisku bardzo dobrą opieką, to jednak warunki pobytu z uwagi na wiek obiektu odbiegają od współczesnych standardów. Od kilku lat dyrekcja schroniska czyniła starania, by skłonić władze miasta do gruntownego remontu lub budowy nowego obiektu. Tworzymy więc miejsce, gdzie ta lepsza strona naszej ludzkiej osobowości może będzie miała swój wyraz. Troska o los zwierząt jest miarą humanizmu, miarą tego, na ile jesteśmy po prostu porządnymi ludźmi. I to oczekiwanie jest bardzo duże, ono było wyrażane od wielu lat. Obecne schronisko przy ulicy, czy na Podgórzu, przy ulicy Niepodległości, mówiąc najprościej, od dłuższego czasu nie spełnia już nie tylko oczekiwań środowisk, którym dobro zwierząt jest po prostu bardzo bliskie, ale nie spełnia również oczekiwań pracowników. Nie jest po prostu już właściwe na obecne nasze wyobrażenie, czasy i potrzeby. Obecnie w Wałbrzyskim schronisku przebywa 60 psów i od 10 do 15 kotów. Placówka obsługuje nie tylko Wałbrzych, ale i powiat wałbrzyski oraz miasto Kamienna Góra. Nowy obiekt to będzie zupełnie nowa jakość w opiece nad bezdomnymi zwierzętami. Ogólnie mówiąc, będą to rozwiązania halowe, tak? Oczywiście z zastosowaniem także takich materiałów konstrukcyjnych jak cegły, czy chociażby cegła klinkierowa. Zasadnicza zmiana polega na tym, że nie będzie już boksów, miejsc całkowicie otwartych dla psów i dla kotów. Wszystkie zwierzęta będą przebywać w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dość prosto będzie utrzymać odpowiednią temperaturę w okresie jesienno-zimowym. Jednocześnie każde z tych zwierząt będzie miało możliwość wyjścia na taki, powiedzmy, mały wybieg zewnętrzny. Poza tym będą zaprojektowane duże wybiegi w centralnej części schroniska, elementy małej infrastruktury zielonej, a więc ławki, nasadzenia drzew. To, o czym wspominał pan prezydent, także gabinet weterynaryjny, nowoczesny, przystosowany już do wykonywania bardziej specjalistycznych zabiegów, duża sala multimedialno-konferencyjna, nazwijmy to, dlatego że my jako schronisko przyjmujemy dość często grupy młodzieży, dzieci czy seniorów i takie miejsce do przeprowadzenia spotkania jest potrzebne. Obiekt zostanie wykonany z użyciem proekologicznych rozwiązań jako element szerszego planu rewitalizacji tej części miasta na terenach pokopalnianych. Dzięki temu będzie możliwe dofinansowanie inwestycji z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Tam nie ma już kotłowni gazowych, tam jest pompa powietrzna, tam nie ma już, czy jest tam dość duża instalacja fotowoltaiczna. Podobnie zresztą jak zagospodarowanie wody deszczowej jest bardzo racjonalne. I sygnalizuję o to również, ponieważ wszystkie projekty, które będziemy realizować w mieście, a będzie ich bardzo dużo, z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, wszystkie one wykluczają użycie energii innej niż odnawialna. Koszt inwestycji to prawie 13 milionów złotych. Tyle zaproponowała firma Berger Bau z Wrocławia, która wygrała przetarg. Jak deklarują przedstawiciele firmy, chcą już w przyszłym tygodniu przejąć plac budowy i wykonać inwestycje zgodnie z umową w ciągu 13 miesięcy.